jest odgrzewane stare mury obronne Dubrownika. Niestety ta atrakcja nie należy do najtańszych, bo wstęp na nią kosztuje 250 kun chorwackich, czyli w przeliczeniu na złotówki jest to około 160 zł. Trasa mierzy, nie pamiętam dokładnie ile, ale zajmie nam około 2 godzin. No to idziemy. Idziemy. Ciekawostka, tu z tyłu za mną, zaraz wam pokażę, jest nasz taras. W starym mieście można rozwiązać temat sportu. Przez lokalnych mieszkańców nazywaną Wyspą Miłości. Wyspą Miłości możecie już sami domyślać się dlaczego. Na tyle wycieczki po murach. Zdecydowanie warto zapłacić te pieniądze za tą wycieczkę. Tak naprawdę dzięki niej można zobaczyć całe miasto z góry. No i wypić najdroższe piwo w Chorwacji.